Dzisiaj mam dla Was filmik z takimi droższymi kosmetykami i w tym filmie je omówię, powiem, co w nich lubię, czego w nich nie lubię. Pytałam się, czy chcecie właśnie taki filmik. Powiedziałyście, że tak, więc otóż to jestem. Więc zaczynamy. Może najpierw przejdziemy do cieni. No i tutaj już pewnie wiecie, co Wam pokażę. To są oczywiście paletki Naked. Jedna paletka kosztuje chyba, tą kupiłam za 200 zł. Natomiast za tą zapłaciłam 150. Tą kupiłam w Sephorze, tą na stronie lookfantastic.com. Tak, wydaje mi się, że zapłaciłam z nią około 150 zł. Pewnie domyślacie się, że lubię te cienie z racji tego, że kupiłam drugą paletę. Ale właśnie chciałam Wam szybko o nich powiedzieć, czy się opłaca, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Więc Naked 2 wygląda tak, pewnie już ją nieraz widziałyście. Tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 cieni, więc w Inglocie zapłacilibyśmy 120 zł. Właśnie nie pamiętam do końca, ile ta dwójka kosztowała. Ta na pewno mnie kosztowała 150 zł. I tutaj też właśnie też jest 12 cieni, plus w zestawie przychodzi pędzelek. I do tej palety był gratis błyszczyk, natomiast do tej trójki zestaw baz, takich próbek. I teraz może Wam na początku powiem, którą paletę wolę. Zdecydowanie wolę tą trójkę i dużo częściej ją po prostu używam. Dla mnie wszystkie cienie są bardzo dobre, nie ma takich, które na przykład mi się nie podobają. Bardzo dużo osób jedzie po tym Dust, który fakt osypuje się, ale pomimo tego bardzo ładnie wygląda na powiece. Jeżeli chodzi o tą Naked 2, to też lubię te cienie, ale tu na pewno już każdego cienia nie użyję, natomiast trójki, każdy cień mi się podoba. I teraz, czy warto jest je kupić? Moim zdaniem tak, jeżeli macie ochotę wydać trochę więcej na cienie, ponieważ one naprawdę są bardzo dobrej jakości, są bardzo wydajne, bo tą Naked 2 używam już od roku. No i jak widzicie, w żadnym cieniu nie dotknęłam jeszcze dna, a naprawdę często je używam. Jeżeli po prostu chcecie mieć taką jedną główną paletę do makijażu, bo na przykład tą trójką jesteście w stanie wykonać cały makijaż, ponieważ są i cienie matowe, i cienie perłowe. Co prawda nie ma czarnego, ale no nie każdy używa czarnego cienia, więc ja na przykład nie ubolewam nad tym, że tutaj nie ma właśnie czarnego koloru. I dla mnie te palety są warte swojej ceny i na pewno, kiedy wyjdzie czwórka i kolory też będą mi się podobać, to na pewno też ją kupię. Nie mam jedynki, ponieważ z jedynki te kolory kompletnie mi się nie podobają. Uważam, że są po prostu za ciepłe jak dla mnie. Ale trójka i dwójka są naprawdę świetne i polecam Wam. Szczególnie tą trójkę, bo ona naprawdę ma piękne cienie. Już chyba... O nie, o nie. Cienie w jeden wypadł. Patrzcie, co się stało. Jeden cień się przykleił do tego. Ojejciu, ojejciu. Ale bałagan zrobiłam. Dobra. Żyję, ale muszę się wytrzeć. Teraz pokażę Wam paletę, która jest dla mnie najlepszą paletą, jaką tylko ktokolwiek mógł wymyśleć. I na przykład ona ją bardziej lubię niż właśnie ta Naked. I to jest paleta Lorac Pro. To jest paleta, którą pewnie już bardzo dobrze znacie. Przepraszam, że jest taka brudna, no ale bardzo często ją używam. Tutaj te górne cienie to są wszystkie cienie matowe, natomiast dolne to są wszystkie cienie perłowe. Jak widzicie, tutaj macie ogromną gamę kolorów i nie pamiętam, ile ta paleta kosztowała, ale stawiam, że około 200 zł. Tutaj macie 2, 4, 6, 8, 16 cieni, więc 160 zł w Inglocie. Porównuję do Inglota, bo to jednak jest takie najbardziej, no nie wiem, popularne chyba cienie w Polsce. Ale duży minus tych cieni jest taki, że one są bardzo mało wydajne. Po prostu są niewydajne. Bardzo szybko się kończą. Jak widzicie, te dwa cienie już skończyłam. Tutaj już dotknęłam dna, więc średnio. Ale naprawdę cienie są rewelacyjne, są bardzo napigmentowane, nie osypują się. Kiedy rozcieramy je, to nie wychodzi nam jeden kolor, tylko faktycznie te kolory są widoczne. Nie wiem, jak z utrzymywaniem się, no bo ja zawsze używam bazy, więc na bazie wszystkie cienie mi się trzymają. Kolorystyka jest bardzo fajna, myślę, że każdemu powinny te cienie się spodobać, bo są bardzo uniwersalne i spokojnie możecie zrobić i wieczorowy, i dzienny makijaż. I zdecydowanie, gdybym miała Wam polecić jedne cienie, takie, no powiedzmy, droższe, to zdecydowanie poleciłabym Wam tą paletę, później byłaby właśnie ta Naked 3. No nie wiem, teraz pokażę Wam, jak już jesteśmy przy oczach, to pokażę Wam tusze do rzęs, o może tak. I mam dwa tusze do rzęs.
Pierwszy to jest Clinique High Impact Mascara. Nie wiem ile on kosztuje, ale stawiam, że około 100 zł. To jest oczywiście miniaturka, którą dostałam za darmo w Douglasie, oddając swój stary tusz. Taka była akcja chyba w październiku. I muszę wam powiedzieć, że ten tusz jest fajny, ale na pewno nie dałabym za niego całej ceny. To znaczy po prostu nie zapłaciłabym za niego 100 zł. Ponieważ uważam, że tusz z L'Oreal Volume Million Lashes jest dużo lepszy. On co prawda nie osypuje się i daje fajny efekt, ale nie za 100 zł. Kolejnym tuszem to jest tusz z Benefitu Day Real. Tutaj mam próbkę, ponieważ duży już niestety mi się skończył jakiś czas temu i właśnie była taka promocja świąteczna, że do tego dużego była próbka gratis. I ten tusz kosztuje 100 zł też, albo 98, jakoś tak. I muszę wam powiedzieć, że ten tusz naprawdę jest świetny. Fajnie wyglądają po nim rzęsy i pamiętam, że byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. Teraz nie chcę go otwierać, bo jest mi go troszeczkę szkoda, bo no 100 zł za tusz to jest już dosyć sporo. Ale muszę wam powiedzieć, że on jest naprawdę bardzo fajny, nie rozmazuje się, nie kruszy się. Delikatnie skleja rzęsy, ale mi to nie przeszkadza, bardzo fajnie je wydłuża, bardzo fajnie je pogrubia. Ale też nie wiem, czy ten tusz z L'Oreal Volume Million Lashes nie jest lepszy. A na pewno jest porównywalny, więc nie wiem, ja jakoś po prostu nie trafiłam na taki tusz z droższej półki, który byłby naprawdę rewelacyjny i który bez jakiegokolwiek zawahania powiedziałabym, że jest wart swojej ceny. Ten może po 5 minutach zastanawiania się bym powiedziała, że faktycznie jest wart, ale na razie mówię, że za 60 zł, za 70 zł byłby wart, ale za 100 to tak musiałabym się bardzo grubo zastanowić z 5 razy. Dobra, lecimy dalej. Teraz mi zostały same produkty do twarzy i paznokcie, więc zaczniemy od twarzy, czyli na samym początku chyba podkład. Mam dwa drogie podkłady. Make Up For Ever High Definition Foundation i w Saint Laurent Le Ton Tache Éclair, chyba tak. Już zapomniałam, miałam samo sprawdzić, ale okej. Zacznijmy od tego, bo tego mam dłużej. Ja go kupiłam na promocji w Sephorze minus 30%, więc cena była przystępna. Ja jakoś nie lubię oszczędzać na podkładach, bo to jest jednak coś, co nakładamy na tą buzię i ja wolę nałożyć coś takiego lepszego. Nie mówię też, że każdy produkt droższy jest lepszy, ale mam nadzieję, że wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Ja mam go oczywiście w kolorze 117, czyli najjaśniejszy chyba, chociaż chyba nie. Nie wiem, ale kolor jest idealny i ten podkład zdecydowanie na 100% poleciłabym osobom z cerą tłustą, mieszaną, które chcą średnie krycie, taki podkład na co dzień czy do zdjęć, który nie da wam efektu maski, który fajnie wszystko zakryje, ale nie jest ciężki. To jest właśnie moja definicja tego podkładu. On jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdza, ale niestety tylko i wyłącznie do cer mieszanych i tłustych, ponieważ ja w tym momencie mam cerę tłustą, suchą i kompletnie nie mogę go używać, bo po paru godzinach mam wszędzie skórki, o których nawet nie miałam pojęcia i o których nawet nie wiedziałam, że one istnieją, więc bardzo żałuję, że teraz nie mogę go używać, ponieważ bardzo bym chciała, bo pamiętam czasy, w których bardzo go lubiłam. I naprawdę ten mogę wam z czystym sumieniem polecić, jeżeli właśnie macie taką skórę, o jakiej mówię. I drugi podkład to jest właśnie podkład z YSL, ja mam go w kolorze B10. I to jest właśnie podkład do cer suchych, normalnych. I on ma za zadanie nawilżać plus rozświetlać. On ma bardzo, ja bym powiedziała, że ma niskie do średniego krycia. Bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie rozświetla, utrzymuje się tak średnio. Ten na przykład utrzymuje się cały dzień, natomiast ten nie powiedziałabym. Ja bym powiedziała, że on się utrzymuje około 6-7 godzin. Jak dla mnie to jest wystarczająco, bo ja dłużej podkładów nie noszę. Dlatego ja jestem z niego osobiście bardzo zadowolona. Używam go od 2-3 tygodni, tak mi się wydaje mniej więcej, więc albo i nawet trochę dłużej. Więc mogę już trochę o nim powiedzieć, ale jednak nie używam go na co dzień, bo na co dzień używam Miszy. Natomiast kiedy chcę troszeczkę lepiej wyglądać i kiedy chcę po prostu się poczuć bardziej ekskluzywnie i chcę nałożyć coś lepszego na twarz, no to właśnie nakładam. Przepraszam. To właśnie nakładam ten podkład. I za 150 zł, bo chyba tyle on kosztował na promocji, czy nawet trochę mniej, jest drogi, fakt. Ale wydaje mi się, że jest warty swojej ceny i
ten podkład naprawdę mogłabym Wam polecić. I teraz już przechodzimy, aha, teraz puder. Mam dwa pudry. Pierwszy to jest coś, czego już tutaj nie mam, ale to jest Vichy Derma Blend. Pokazuję Wam go w tych drogich kosmetykach, ponieważ on kosztuje 9 zł, więc dosyć sporo. I dla mnie jest to jeden z lepszych pudrów, jak nie najlepszy, jaki miałam do tej pory. Podobno on jest wycofany, ale ja go ostatnio gdzieś widziałam, więc mówię Wam o nim. On jest świetny i do cery tłustej, i do cery suchej. Bardzo fajnie matuje, on jest w kolorze białym, ale nie rozbiela, nie wybiela nam cery, bo jest po prostu transparentny całkowicie. Bardzo fajnie matuje na bardzo długo, nie wchodzi w pory, nie jest komedogenny. I naprawdę ten puder z czystym sumieniem, bez żadnego zastanowienia, mogłabym Wam go polecić. Dalej bronzer. Tutaj Wam pokażę oczywiście bronzer z Chanel, to jest Soleil Tan de Chanel. I to jest bronzer nie na teraz, przynajmniej dla mnie. Jak widzicie, on jest dosyć pomarańczowo-żółty i on świetnie sprawdza się latem. Nieco teraz wyglądam jak jedna wielka pomarańczka, kiedy go nałożę na kości policzkowe, dlatego teraz go nie używam, ale kiedy było lato i kiedy byłam troszeczkę bardziej opalona, chociaż tak się nie opalałam, to on naprawdę bardzo wyglądał fajnie na buzi, bardzo fajnie wyglądał na buzi, delikatnie, naturalnie, fajnie podkreślał te kości i wtedy byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. I to, co mi się podoba, to to, że on jest bardzo wydajny. Jak widzicie, zużyłam go dopiero tyle, a używam go już od 2 lat. Czasami teraz z nią też go nałożę, ale już taką minimalną ilość. Dlatego bardzo podoba mi się to, że jest on wydajny. Jego kupiłam na strefie bezcłowej i nie pamiętam, ile za niego dałam. Około 150 zł, więc też dosyć sporo. No ale wydajność przekłada się na cenę, więc ja jestem z niego zadowolona. Jeżeli macie ciemniejszą karnację, tak z natury, więc jesteście dużo ciemniejsi ode mnie, jak ja jestem teraz, to nie było po polsku, to myślę, że z tego produktu będziecie bardzo zadowolone. I z czystym sumieniem mogę Wam go polecić. I ostatnia rzecz, czyli lakiery. I tutaj podsumuję je szybko. Tutaj mam Nails Ink, czyli dosyć drogi, OPI i Essie. Jak dla mnie, w moim przypadku, kiedy każdy lakier trzyma mi się na paznokciach bardzo długo, dla mnie to jest jedna wielka strata pieniędzy. W życiu nie kupiłabym tych lakierów za pełną kwotę. I ja jestem na nie. Więc lakiery bardzo szybko podsumowałam. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś takie droższe kosmetyki, jeżeli tak, to co o nich sądzicie? Czy macie na przykład taki, który chciałybyście mi polecić? Bo jeżeli tak, to czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał, że mam nadzieję, że okej, nie wiem, co Wam chcę powiedzieć, ale liczę na to, że ten film po prostu był przydatny. I trzymajcie się, buziaczki!